Witam Państwa bardzo serdecznie na sesji, która się zapowiada bardzo, bardzo ciekawie. Przed nami dwa wystąpienia, tak mniej więcej po połowie drzwi, a poprzednio spotykamy się na sesji, która będzie bardziej dyskusyjna, taką sesją, którą zaprosimy Państwa również do zastanowienia się, w jaki sposób to, co usłyszymy na tej sesji, w swojej praktyce zastosować i żeby już nie przedłużać, Jasne. Szanowni Państwo, witam serdecznie i dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie na ten warsztat. Myślę, że to będzie 90 minut wytężonej pracy. Ja nazywam się, jak zostało to już powiedziane, Rafał Otręba. Jestem dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 imienia Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Zarządzam grupą i gimnazjum, i liceum. Jest to dosyć duża szkoła, 750 uczniów i 70 nauczycieli. I chcę z Państwem dzisiaj podzielić się moimi doświadczeniami, które wynikają ze współpracy z pewną organizacją, która znajduje się w Czechach, dokładniej w Ostrawie, o tym będę mówił. A temat, myślę, że interesujący, rzadko o tym mamy okazję porozmawiać, to klimat szkolny właśnie w badaniach międzynarodowych szkół Grupy Wyszehradzkiej. Ja nazywam się Jolanta Szcześniak, jestem Rafałku, nie uciekaj, proszę Państwa, muszę się przytulić. Zapomniałem. Mam mikrofon po prostu, także muszę się do niego przytulić. Nazywam się Jolanta Szcześniak, też jestem dyrektorem, z tym, że Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 imienia Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej. W skład mojego zespołu wchodzą trzy szkoły w tej chwili, a mianowicie technikum, szkoła zawodowa, zasadnicza szkoła zawodowa i kończące się już liceum profilowane. Mamy ostatnią klasę, która w tym roku maturę będzie zdawała. Wspólnie uczestniczyliśmy w projekcie, wspólnie uczestniczyliśmy w badaniach, które zaproponowane zostały nam właśnie przez stronę czeską. I nasze wystąpienie postanowiliśmy podzielić w ten sposób, że Rafał będzie mówił ogólnie o klimacie szkoły, a ja, proszę Państwa, chciałabym przedstawić raport, który uzyskałam po badaniach dla mojej szkoły i równocześnie chciałabym pokazać Państwu, w jaki sposób ten raport może się okazać przydatny w pracy dyrektora placówki. A szczególnie w kontekście ewaluacji wewnętrznej, bo o tym będziemy też dzisiaj, myślę, mieli okazję dużo porozmawiać. Proszę Państwa, będę chciał z Państwem przedyskutować następujące aspekty. Przede wszystkim to, co świadczy o klimacie w organizacji takiej, jaką my ją znamy, czyli w organizacji szkolnej. Myślę, że będziemy mieli czas na krótką refleksję i zastanowienie się nad tym, jak generalnie rozumiemy pojęcie klimatu szkolnego. Ono też wywodzi się gdzieś właśnie z nauk o zarządzaniu i zostało też implementowane do naszych potrzeb i na tym chciałbym także się bardzo krótko skupić. Zobaczymy, że klimat szkolny to takie pojęcie, które na pewno ma wpływ na efektywność kształcenia, a w szczególności na osiągnięcia uczniów. Jak można zmierzyć klimat szkolny? Tu będę już krótko nawiązywał do tych badań, o których na samym wstępie i wreszcie, jakie są związki klimatu szkoły z wymaganiami Państwa wobec szkół. To taka moja propozycja, jak zachęcić Państwa do pochylenia się nad problemem klimatu szkolnego właśnie w kontekście wymagań wobec szkół. I mam dla Państwa takie krótkie zadanie na sam początek. Widzimy na tym slajdzie dwa różne, myślę, nie chcę sugerować tutaj żadnych prawidłowych bądź złych odpowiedzi, dwa różne obrazki przedstawiające dwie różne sytuacje szkolne i chciałbym, żebyście Państwo w parach, tak jak siedzicie, nie będziemy się dzielić tutaj jakoś specjalnie na inne pary, zastanowili się, jakimi kryteriami można by opisać klimat panujący w tych dwóch szkołach. Ten klimat, który tutaj gdzieś na pewno wybrzmiewa na tym obrazku po mojej prawej stronie i ten, który jest troszeczkę dalej po lewej stronie. Chciałbym, żebyście Państwo przez 2 minuty podyskutowali w parach na temat tego, jakimi właśnie kryteriami
można dojść do opisu tego, co stanowi klimat szkolny. Tak jak Państwo siedzicie od tej strony, myślę, że w pary możemy się tutaj dobrać i to jest ta moja pierwsza prośba. Jeżeli tutaj będzie trójka, to jak najbardziej nic takiego złego się nie stanie. Czyli tutaj tak, tutaj mogę tak poprosić, tak? Mogę tak poprosić, tutaj panie razem. To, jeżeli jest potrzeba trójki, to jak najbardziej. Tutaj, tutaj i tutaj trójka. Jak najbardziej. W jakich kategoriach opisać ten klimat, który Państwo dostrzegacie? Proszę No dobrze, proszę Państwa, także te dwie minuty już są za nami, za Wami. Tak, mam wrażenie, że na ten moment nie ma potrzeby dyskusji w parach. Chciałbym, proszę Państwa, teraz poprosić kilka osób o to, żeby podzieliły się swoimi spostrzeżeniami, mówiąc w parach, o jakich właśnie kryteriach mówiliście, opisując ten klimat w tej jednej bądź też w tej drugiej szkole, co przykuło Waszą uwagę i co było z tego punktu widzenia właśnie klimatu szkoły najważniejsze. Zapraszam do dyskusji. Stwierdzić, co te zdjęcia tak naprawdę przedstawiają, jeśli chodzi o to, co w szkole się dzieje, bo one mogą zostać wybrane incydentalnie. A na sam koniec stwierdziliśmy, że pewnie w opisie klimatu szkolnego istotne są dwie rzeczy, czyli pewien subiektywny konstrukt w mojej głowie, jak mi się wydaje, że jest, ale także pewne obiektywne zachowania uczniów względem siebie. Jasne, dziękuję. Myśmy tutaj rozmawiali o tym, że ważne są relacje, więc ale my to znamy dla tej uwagi, że to są jakieś wybrane takie fotografie chwili jakby w szkole, no to jednak można mieć takie wnioski, że na tym drugim zdjęciu chłopiec jest jakoś izolowany, jest wyśmiewany, tak czytając bardzo wprost, na wyrost może. Natomiast na lewym obrazku są te relacje otwarte. Młodzież jest razem jakby, tak? Tyle. Ale to przy założeniu, że to może być bardzo ładny wniosek. Jasne, to jest tylko taka stop klatka, tak? Robimy takie założenie, że... Niemniej jednak relacje tak. Między uczniami na pewno są w tym ważnym aspekcie. Jasne. Tak, grafiki autorstwa uczniów, bo
i przez uczniów wykonane, bo to jakby też mogłoby świadczyć o jakimś klimacie w tej szkole, w kierunku. Mhm. Jasne. Proszę Państwa, właściwie wyczerpaliście przez te 3-4 zdania samo pojęcie klimatu szkolnego, bo chcę zwrócić uwagę to, co będzie na następnym slajdzie, że to, co z tej strony zostało powiedziane, że faktycznie klimat szkolny to coś bardzo subiektywnego i w związku z tym ta ocena wcale nie będzie taka łatwa, jak potem zobaczymy. I tym wydaje się, że fajnie, gdyby zajmowali się na przykład psychologowie. My pokażemy właśnie taką metodę, jak można się zająć tym badaniem. Ale z drugiej strony padło coś niezmiernie istotnego, to, że o klimacie będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy są jakiekolwiek relacje, tak? Kiedy są jakiekolwiek relacje i na to zwróciliście uwagę, że jeżeli nie będzie tych relacji, no to wtedy nie będziemy mogli wnioskować na temat klimatu szkoły. Czyli nie może być tak, że wchodzimy do szkoły, widzimy jakąś sytuację i na podstawie tylko pewnych pojedynczych, incydentalnych zachowań wnioskujemy, że klimat jest, nie chcę go opisywać, czy dobry, czy zły, bo to myślę też kolejny temat do dyskusji, jak w ogóle wartościować klimat, tak? Czy on jest dobry, zły, gorszy, nie gorszy. Chcę powiedzieć, że to, co tutaj już wybrzmiało, jest najistotniejsze i z tych dwóch definicji, które do Państwa przywiozłem, wydaje się to najważniejsze. Fendt mówi, że pod pojęciem klimatu szkolnego rozumiemy to, co tworzą uczniowie, ale wtedy, kiedy zachodzą jakiekolwiek interakcje. Czyli tym punktem wyjścia musi zawsze być interakcja. I Eder mówi, że jest to pewnie subiektywnie postrzegana konfiguracja bardzo istotnych dla szkoły elementów związków wychowawczych, które zachodzą nie tylko pomiędzy uczniem a nauczycielem, ale także o klimacie będzie świadczyło to, jak uczniowie między sobą tutaj, jakie są relacje między uczniami. Generalnie spodobała mi się definicja bardzo krótka, a myślę, że bardzo treściwa, którą Państwu też daruję, żeby zapamiętać, że klimat możemy, często mówi się dzisiaj w literaturze, że jest to osobowość organizacji, tak? Zastanawiałem się nad tym, na ile w tym prawdy i dochodząc po dyskusjach z różnymi osobami na ten temat, myślę, że to bardzo trafny opis tego, jak możemy mówić o klimacie szkoły, czyli jako osobowość organizacji. I dyskusje dzisiaj prowadzone w literaturze dotyczące tej problematyki skupiają się właściwie na trzech aspektach. Gdybyśmy to mogli jeszcze wrócić wcześniej, tak? Państwo to będą mieć. Czyli to będzie opis tej sytuacji, tej atmosfery, o której Państwo też mówiliście. Charakterystyka właśnie emocjonalna atmosfery wychowawczej konkretnej szkoły, czyli takie zabarwienie emocjonalne to właśnie temat, który można już zostawić psychologom do badania. Charakterystyka panujących w danym środowisku norm i wartości, bo wiemy, że ta jedna szkoła, my na podstawie tego jednego obrazka nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, jakie normy i wartości panowały w tej szkole, dopiero zbadanie tego poprzez na przykład wizję, misję szkoły, tak? Innych dokumentów, rozmowy, obserwacje, możemy wtedy na pewno powiedzieć, jakie normy i wartości są najważniejsze. I wreszcie trzecia sprawa to, co subiektywnie nazywamy jako odbieranie, subiektywnie odbieranie środowisk nauczania. I w badaniach, proszę Państwa, też to, co ważne, jeszcze raz zwrócę na to uwagę, że kluczowe dla badania w ogóle klimatu szkoły są właśnie te relacje zachodzące między uczniami, nauczycielami, to jest pierwsza sprawa, między samymi uczniami oraz trzecia sprawa to właściwości procesu edukacyjno-wychowawczego. W literaturze możemy spotkać rozróżnienia tych pojęć na klimat szkolny, generalnie dotyczący całej organizacji, ale mamy także do czynienia z klimatem tym klasowym, czyli bardziej wejście w głąb tego, od czego zależny jest nauczyciel. I co, proszę Państwa, według najnowszych badań stanowi o tych elementach czy właściwościach niezbędnych do tego, żeby mówić o klimacie?
to przede wszystkim to, o czym też mówimy tutaj od soboty, to włączenie pochwały i nagradzania jako głównych pedagogicznych sankcji w miejsce krytyki i kary. Tak? To takie główne założenie tego, że żeby mówić o klimacie, nie chcę go znowu definiować, czy on jest dobry, czy zły, to wtedy musimy zapomnieć o karze, o krytyce, natomiast nagradzanie i pochwały musimy uznać jako najważniejsze elementy no, motywowania, tak możemy to powiedzieć. Musimy pamiętać o tym, że współdecydowanie uczniów i odpowiedzialność uczniów w kontekście klimatu szkolnego jest bardzo istotna i przede wszystkim musimy dokonywać wysokiej oceny dobrych osiągnięć, czyli musimy stworzyć taki system, żeby to, co uczniowie najlepszego uzyskują w tej szkole, by to było w dobry sposób nagradzane, by to było dostrzegane i było to nagradzanie. Oczywiście ważne jest to z punktu widzenia klimatu szkolnego, jak postrzegany jest nauczyciel i tutaj też w badaniach wyraźnie wskazuje się na to, że nauczyciel to dobry wzorzec postępowania, to na klimat klasowy będą miały także wpływ dobrze przygotowane lekcje czy dobra współpraca wśród nauczycieli. I badania takie dla mnie bardzo istotne to badania z roku 2008. W tych badaniach znajdujemy dużo aspektów badania klimatu właśnie szkolnego i klimatu klasy. I może zacznę od tego, proszę Państwa, co na dole, jak badano nauczycieli. Proszę zobaczyć, że Polska znajduje się na samym końcu ze względu na to, że w budowaniu tego klimatu szkolnego w opinii dyrektorów najbardziej przeszkadzają nieobecności nauczycieli. Widzicie Państwo, że ta czerwona kropka świadczy o tym, że z tego metapoziomu w porównaniu z innymi krajami widzimy, że nasz system powoduje to, że ta nieobecność nauczycieli w szkole jest bardzo tutaj widoczna w porównaniu z innymi krajami, dlatego ta nasza czerwona kropka jest powodem do niepokojów. Nie blokuje oczywiście brak przygotowania pedagogicznego, tak, tej kwestii dobrego klimatu, bo to też na to ma wpływ, jak Państwo widzicie, no bo wiadomo, jak przyjmujemy nauczyciela do szkoły, no to on musi mieć przygotowanie pedagogiczne i tutaj nie ma co do tego żadnych dyskusji. Pewnym problemem, chociaż znowu w porównaniu z innymi krajami widzimy, że to spóźnianie się do pracy, do szkoły, tak, nauczycieli nie jest też, porównując te inne kraje, tym, co jakby negatywnie wpływa na ostateczną opinię czy ocenę tego klimatu szkoły. Ale patrząc też to na to, jak zachowują się nasi uczniowie w badaniach TALIS, wyodrębniono, jak Państwo widzicie, 11 takich czynników, które utrudniają nauczanie pewnych zachowań, to możemy powiedzieć, że przeszkadzanie na lekcjach, jak Państwo widzicie, w opinii 69% nauczycieli i dyrektorów szkół to ten czynnik, który jest no, najbardziej istotny i generalnie wyższy niż w tych krajach, które były zbadane. Następnie jest to opuszczanie lekcji i tutaj widzimy, że to aż 63% w porównaniu z średnią 46%, ta, która właśnie wynika z badań TALIS. I wreszcie to spóźnianie się także stanowi problem w skali takiej globalnej, patrząc na te kraje, które zostały badane. I co też, proszę Państwa, mówimy dużo o wychowaniu też dzisiaj, wczoraj o tym mówiliśmy. Te badania także pokazały, że najważniejszym problemem znacznie przewyższającym te średnie w porównaniu z innymi krajami to przeklinanie, oszukiwanie oraz wandalizm. Tak? Można teraz zapytać, ile mamy jeszcze przestrzeni do tego, żeby wyeliminować tutaj te negatywne zachowania. Badania TALIS w tym roku akurat są także prowadzone, także pod koniec roku 2014 mają się pojawić już nowe wyniki, także czekajmy, co tutaj się, proszę Państwa, podzieje na przestrzeni tych 5 lat. Tak jak mówię, to są wyniki z roku 2008. Powiedziałem Państwu, że klimat szkolny wpływa z jednej strony na
coś takiego, o czym też rzadko mówimy, na coś takiego jak zdrowie organizacji, ale z drugiej strony także wpływa na osiągnięcia uczniów i gdzieś te wszystkie powiązania pomiędzy tymi trzema zmiennymi mogą nam także dać odpowiedź na to, jaka jest kondycja szkoły generalnie. W literaturze niemieckiej mówi się wprost, że to jest właśnie dobra i zdrowa szkoła. Co to jest dobra i zdrowa szkoła? Popatrzmy, proszę Państwa, jak klimat szkolny wpływa na osiągnięcia. Na pewno przypominamy sobie wiele przypadków z naszej praktyki szkolnej, kiedy możemy w prosty sposób dowieść, że na pewno klimat szkolny będzie miał wpływ na motywację. I to z jednej strony nie tylko uczniów, ale także na pewno nauczycieli i na pewno wpływ na wiarę w siebie. Klimat szkolny, jak Państwo widzicie, także będzie miał, ta korelacja będzie dodatnia, jeśli myślimy o wsparciu przez nauczyciela, a wtedy, kiedy on nie jest na zadowalającym poziomie, no to wtedy może powodować to, że pojawiają się na przykład strach, brak zainteresowania, czy też stres. Klimat szkolny wpływa na zdrowie organizacji. Myślę, że to dość rzadko mamy okazję porozmawiać o tym, co to jest zdrowie organizacji, ale myślę, że jest to ważne w kontekście właśnie tej kondycji, dobrej kondycji szkoły, ponieważ wiele badań mówi także, że klimat szkolny wpływa na zdrowie ucznia i to będziemy też pokazywać Państwu dzisiaj w badaniach, ale nie tylko, bo także na zdrowie nauczyciela, czy to nawet na wypalenie zawodowe, tak? Jeżeli ta jakby nauczyciel nie ma określonego celu, po co jest w tej szkole, no to wtedy na przykład dowodzono w tych badaniach, że na pewno wcześniej może się wypalić zawodowo. To zostało też udowodnione jako dosyć taki uogólniający wniosek, myślę także bardzo interesujący, ale pamiętajmy, że ten dobry klimat to na pewno taki czynnik, który będzie chronił zdrowe zachowania w kontekście, myślę, relacji tutaj, o których na samym początku troszeczkę powiedziałem. I na pewno to zdrowie organizacji wpływa na osiągnięcia i w tych badaniach, o których będziemy dzisiaj Państwu mówić, dostarczymy dokładnych danych, jak na przykład można zobaczyć rozkład akurat naszych klas, mojej i w szkole Joli, czy pojawiają się tam symptomy tego, że na przykład uczniowie, nie wiem, będą skłonni w przyszłości palić papierosy czy zażywać narkotyki, to można zbadać na podstawie oceny tego klimatu szkolnego i myślę, że to dostarcza bardzo ciekawych informacji, a to z kolei, jak Państwo wiecie, doskonale wpływa na osiągnięcia nauczyciela. Takie czynniki jak wyżywienie, to dla nas jest jasne, ale to powoduje właśnie te negatywne uzależnienia czy choroby psychiczne, zmęczenia czy zaburzenia snu. Taka prosta analiza klimatu szkolnego, bo powiedziałem, że najczęściej mówimy o klimacie szkolnym w kategoriach dobry bądź zły, co oczywiście nie daje nam żadnej odpowiedzi, nie mamy takiej miary. To taki przykład znowu z takiej praktyki austriackiej, niemieckiej, to metoda alternatywna, tarcza strzelnicza, kiedy możemy oceniać właśnie klimat w takich czterech aspektach, jak szkoła, czyli miejsce, w którym można czuć się dobrze, czy miejsce, w którym wiadomo, gdzie jest moje miejsce, tak? Czyli wiem, po co w tej szkole jestem, czy dobrze się w tym miejscu, jakim jest szkoła, generalnie czuję. To z punktu widzenia całej organizacji, z punktu widzenia uczniów możemy ich zapytać, na ile oni identyfikują się ze szkołą i czy mają między sobą dobre relacje. I tutaj możemy uczniów poprosić o taką ocenę tych relacji, ale ten klimat klasowy możemy także zbadać przez to, co dzieje się na lekcji, czyli czy wspiera się osobowy i społeczny rozwój, czy nauczyciel podejmuje takie działania, by wspierać tego ucznia właśnie w tym rozwoju i czy treści są przekazywane w sposób zrozumiały. Powiedziałem wcześniej, że klimat możemy generalnie
rozumieć jako ten klimat szkolny, klimat całej organizacji, z drugiej strony klimat klasowy, tego co dzieje się w klasie, i także badania dowodzą, że ten klimat szkolny to będzie coś, co jest przede wszystkim sterowane przez dyrektora i dla Państwa także to, co wynika z badań, jak dyrektor może sprawić, by ten klimat właśnie ten organizacyjny był jak najlepszy, i to, co przejawia się też na naszej konferencji, to przede wszystkim to przywiązanie wagi do wspólnej pracy i informacji zwrotnej. Tak? Jeżeli dyrektor będzie uczył udzielania tej informacji zwrotnej, no to wtedy przez powtarzalność pewnych działań będę miał pewność, że nauczyciele także będą to na przykład robić w stosunku do uczniów. To także wspieranie nauczycieli, to jasne decyzje, klarowne decyzje i zadania, czy wreszcie realne możliwości partycypacji. Tak? My, dyrektorzy, często mówimy, że jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. Oczywiście, że tak jest. Jakby, no, te zapisy prawa są takie, jakie są, ale z drugiej strony wczoraj miałem okazję o tym podyskutować. Pojawia się problem delegowania uprawnień, a ja się zastanawiam, czy to tylko nie w naszych warunkach, czy to nie jest tylko deklaratywne, tak, że mówimy, że delegujemy uprawnienia, ale zostaje to w tylko takich kwestiach deklaratywnych. Jeżeli uzbroimy nauczycieli nie tylko w odpowiedzialność za to, co robią, i damy im pełną w tym swobodę, autonomię, no to wtedy dopiero będziemy mówić o właśnie realnych możliwościach partycypacji. Nauczyciel, to jeszcze wcześniejszy slajd. Nauczyciel może wpływać na ten klimat bardziej w klasie niż klimat szkolny przez pewne swoje zachowania, przez, generalnie powiemy, przez to, jak układają się relacje między uczniem a nauczycielem. I jak Państwo widzicie, najlepszy taki styl zarządzania lekcją to styl taki wspierający, zajmujący uczniów, ciekawy uczniów, ale także wymagający. To pewne stałe, określone rytuały szkolne, tak? Czyli jeżeli jest jakiś sukces w klasie, to ja zachęcam do tego, żeby świętować zawsze te sukcesy, żeby zawsze był ten moment na to, że możemy o tych sukcesach porozmawiać i uczynić to na przykład czymś ważnym. To taki stały rytuał szkolny na lekcji, czy to, o czym też wczoraj mówiliśmy, na co bezu, czyli na co będę zwracał uwagę, to coś, do czego uczniowie się przyzwyczają, a myślę, że wzmacnia to te dobre relacje i takie szczere relacje między uczniem a nauczycielem. To także wspólna praca nad wartościami, i to za chwilę będę chciał pokazać w tych wymaganiach, że właściwie poszukiwanie pytania o to, jaki jest klimat, to praca nad wartościami, i tych wartości będziemy szukać za chwileczkę w wymaganiach wobec Państwa, gdyż uważam, że one są tutaj kluczową sprawą w rozumieniu i generalnie ocenie tego klimatu szkolnego. Ale to także urządzenie klasy szkolnej, to bardzo ważna sprawa, czy włączenie znowu uczniów w te możliwości zarządzania tym, co się generalnie dzieje. Poszukując, proszę Państwa, odpowiedzi na to, czy nasze wymagania, czy na podstawie tego, jakie są zapisy rozporządzenia, możemy doszukać się pewnych elementów, które pozwoliłyby nam na ocenę klimatu szkolnego, doszedłem do wniosku, że właściwie no nie ma takiego wymagania, w którym nie byłoby pewnych elementów, które świadczyłyby o tym, że ten klimat możemy w jakikolwiek sposób ocenić. I w przypadku na przykład wymagania 1-2 uczniowie nabywają wiadomości, umiejętności. Dla mnie na przykład kluczowe jest to, czy w szkole lub placówce dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Ta wartość dla mnie to jest to, czy nauczyciele potrafią to dostrzec. Oczywiście tutaj praca nad tym, w jaki sposób jest to dostrzegane, tak jaka to jest wartość, od kogo zbierać dane i jakie wartości pod tym się kryją. To także kwestia na przykład samodzielności, kiedy mówimy o tym, czy uczniowie są aktywni, możemy zapytać o to, czy są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności, a wtedy tą wartością bardzo cenną to będzie na przykład właśnie ta aktywność, zaangażowanie jako to, co będzie mogło świadczyć, myślę, o klimacie szkolnym. I wreszcie przykład
wymagania 1.4, respektowane są normy społeczne, to czy fakt, czy uczniowie prezentują właściwe zachowania, tak? Musimy najpierw wyklarować sobie, już przenosząc to na praktykę szkolną, co to są właściwe zachowania, tutaj dokonać takiej definicji tego na poziomie szkoły i wtedy zastanowić się, czy jeżeli to zbadamy, czy te zachowania są właściwe, to wtedy na pewno dostaniemy pewną cząstkową odpowiedź na to, jaki jest ten nasz klimat. Te dwa przykłady z obszaru procesy, czy informacja o postępach w nauce pomaga się uczyć generalnie uczniom, z tym naciskiem na to słowo pomaga, czy to jest na przykład spójne, czy jest adekwatne do tego, jaka jest ta informacja z tym, jakie są faktyczne osiągnięcia. I wreszcie to, co bardzo ważne, bo ta współpraca między uczniami i nauczycielami, uczniami, powiedziałem, że jest bardzo istotna, czy nauczyciele wspomagają siebie nawzajem, jako też kolejna wartość, przykład kolejnej wartości, której można szukać przy, moim zdaniem, opisie klimatu szkolnego. Jakby podsumowując tę część, myślę, że te cztery aspekty, które też przewijają się w naszych dyskusjach od soboty, są niezwykle istotne w kontekście badania klimatu szkolnego. To po pierwsze koncepcja pracy szkoły, jej misja, wizja, wartości zapisane, czy sylwetka absolwenta. To tam właśnie na pewno to źródło poszukiwania tego, co świadczy o klimacie szkolnym. To współpraca, o tym już powiedziałem, uczucie wspólnoty. No i jeśli mówimy o klimacie na poziomie szkolnym, to troskliwa i zaangażowana praca dyrektora szkoły. Proszę Państwa, jak teraz to, co może bardziej teoretycznie zostało powiedziane, jest przeniesione na tę praktykę i na raporty, które myśmy otrzymali. Powiedziałem na samym początku, że w moim odczuciu bardzo fajnie, gdyby tą pracą zajął się psycholog podstawy teorii kolorów, bo o tym będziemy mówić, czy psychologii kolorów można znaleźć już w pracy Goethego, psychologia kolorów, teoria kolorów, ale generalnie szukając jakby praźródeł tego, na czym oparły się badania, w których myśmy uczestniczyli, należałoby przytoczyć słowa Lischera, który zajął się jako pierwszy już tak bardziej naukowo psychologią kolorów i który widzi kolory tak, jak jest to napisane w dwóch aspektach. Jeden aspekt to taki aspekt obiektywny, kiedy my patrzymy na kolor czerwony, to z jednej strony otrzymujemy właśnie pewien sygnał emocjonalny i mówimy sobie tak, to jest kolor czerwony. Dla wszystkich znaczy to samo. Nic więcej jak tyle, co kolor czerwony. Z drugiej strony natomiast nasze doświadczenia odpowiadają nam coś innego, bo dla mnie ten kolor czerwony wcale nie musi znaczyć to samo, co dla Joli, patrząc na doświadczenia moje czy doświadczenia innych osób. I z tego założenia wychodzi generalnie teoria kolorów. Dokładna metoda CA, w której my zostaliśmy poddani, mówię o mojej szkole, to wymysł czeskiego naukowca Jiří Šimonka, który, proszę Państwa, stwierdził, że no, łączenie słów i kolorów ma, sensowne jest, aby połączyć to w jeden system, gdyż no, intelektualnie możliwe jest to, żeby rozdzielić te dwie sprawy ze sobą. Tak? Jeżeli my dostajemy, tak jak tutaj jest na dole przykład, ławka szkolna, jeżeli my dostajemy ławkę szkolną jako pewne słowo, to możemy to zbadać na dwa sposoby. Możemy uczniów na przykład zapytać, tak jak pokazałem w pytaniu tym wielokrotnego wyboru, czy jednokrotnego wyboru, czy ławka szkolna sprzyja uczeniu się przez ciebie, czy ławka szkolna przeszkadza ci w uczeniu się. Oczywiście w ten sposób możemy tak uczniów zapytać wszystkich, ale my proponujemy troszeczkę inną metodę, jakby korelowanie
tego pojęcia ławka szkolna z pewnym kolorem. I tak to, proszę Państwa, odbyło się w naszych szkołach, że uczniowie zostali poproszeni o to, żeby siąść przed komputerem i wyświetlały im się słowa. Tych słów było ponad 100-120 parę i wyświetlały im się, proszę Państwa, tylko te kolory, tak jak tutaj to zostało powiedziane, i na tej podstawie oni musieli tylko klikać każde słowo, każde skojarzenie, pierwsze skojarzenie, które no, wynikało z tego, no, że mieli jakieś pewne doświadczenia, bo to, tak jak powiedzieliśmy, to oczywiście jest subiektywne odczucie, ale co jest, proszę Państwa, ważne, że w tym badaniu nie ma żadnych takich śladów, tutaj napisaliśmy cenzury, tak, nikt na to nie wpływał, nikt nie wpływał na to, co działo się jakby w głowach tych młodych ludzi, więc można uznać, że to badanie psychologiczne będzie dla nas znaczące. I to, proszę Państwa, zostało oczywiście poddane różnym obróbkom statystycznym. Te wszystkie skojarzenia tych 120 paru słów z tymi kolorami i w rezultacie otrzymaliśmy raport, który był zbudowany według takiej jasnej dla nas struktury w trzech obszarach: nauczanie i uczenie się, dynamika relacji i potencjał do zachowań ryzykownych, a jak autorzy badań piszą, że właściwe relacje pomiędzy tymi trzema obszarami mogą prowadzić czy prowadzą do osiągnięcia wysokiego poziomu umiejętności i rozwoju kompetencji uczniowskiej. Każdy z tych trzech obszarów był badany też w kontekście sześciu takich kryteriów, które były stałe dla tych wszystkich trzech obszarów, natomiast ten ostatni, jak Państwo widzicie, on różni się troszeczkę w przypadku dynamiki relacji. O tym więcej w tej części takiej bardziej praktycznej, kiedy Jola będzie przedstawiała wyniki swojej szkoły. I myśmy, proszę Państwa, dostali takie wykresy, które, nie wiem, czy są widoczne te cyfry. Te cyfry pod każdym wykresem oznaczają pewien standard wyznaczony dla badanych krajów, czyli dla na przykład Czech, dla Słowacji, dla Węgier. On tutaj jest taki zagregowany dla wszystkich krajów i dostaliśmy ocenę, jak dany aspekt wygląda w naszej szkole, tak? Czyli na przykład postawa uczniów wobec nauczania, to ten standard wyznaczony dla badanych krajów to 83%. Tutaj nie mamy jeszcze tego w tym naszym standardzie. Czyli to wyszło, proszę Państwa, już analizując te badania, możemy powiedzieć w kontekście wartości, że nasi uczniowie identyfikują się z treściami przekazywanymi podczas lekcji i są w stanie wykorzystywać swoje umiejętności. Dostaliśmy taką informację. Oczywiście my musimy coś z tym zrobić i zastanowić się znowu głębiej, co to znaczy, że oni się identyfikują i potrafią wykorzystywać swoje umiejętności. W raportach możemy spotkać właśnie takie określenia: nie identyfikują się, częściowo identyfikują się, bo to właśnie zależy od tego, jak ta wskazówka zostanie ustawiona. Postawa uczniów wobec nauczyciela to na przykład, czy nauczyciel jest postrzegany jako ta osoba, która potrafi wspierać ucznia w procesie uczenia się, i także w naszych raportach były te informacje, czy ten nauczyciel to właśnie osoba, która potrafi to robić, bądź nie potrafi tego robić. Następne. Dostaliśmy, proszę Państwa, także bardzo interesujące wykresy dotyczące postaw uczniów, ale już wobec konkretnych przedmiotów. To, proszę Państwa, ta czerwona linia oznacza ten standard wyznaczony dla wszystkich badanych krajów, ta zielona linia oznacza standard wyznaczony dla Polski, natomiast te nasze słupki są raz, jak Państwo widzicie, wyżej, raz niżej, szczególnie tam, gdzie są ten standard krajowy. Co to, proszę Państwa, oznacza, że jeżeli my jesteśmy na przykład wyżej, myślę tutaj o tym przedmiocie X i widzimy, że powyżej średniej tej zielonej mamy kształcę się w szkole. To oznacza ta korelacja, że jest istotna i faktycznie w przypadku tego przedmiotu to fakt kształcenia się w szkole będzie miał wpływ na efektywność, generalnie na efektywność uczenia się. Tak? Czyli my możemy dalej
możemy się zastanowić, czy na przykład to ma wpływ, że tu jest ważne kształcenie się w szkole, czy z tego przedmiotu na przykład są korepetycje, tak? Czy uczniowie nasi biorą korepetycje. Wychodzi z tego, że nie, ponieważ widzimy, że to jest właśnie skorelowane bardzo mocno z efektywnością nauczania. Ale jak Państwo widzicie, na przykład w tym przedmiocie Y ta średnia jest niższa niż ten niż ten standard zielony 69,7 w przypadku egzaminu ustnego, czyli ta odpowiedź ustna w przypadku przedmiotu Y, tak należy to interpretować, nie ma wpływu generalnie na to, jaka jest efektywność nauczania z danego przedmiotu. W przypadku nauczycieli jeszcze tylko taki jeden komentarz, bo nad tym się zastanawialiśmy. Wyszło na przykład w mojej szkole, że bardzo istotne jest to takie trywialne, ale to tylko zostało potwierdzone, że ważne jest na niektórych przedmiotach to, który nauczyciel wykłada dany przedmiot. Tak? Na przykład w przypadku wychowania fizycznego okazało się, że tutaj nie ma żadnej korelacji, a w przypadku historii wykazano, że ta korelacja jest bardzo duża. Tak? To też dla mnie taka informacja, jak ewentualnie można tutaj sterować zarządzaniem tymi kadrami. Dostaliśmy w tym drugim obszarze dynamikę relacji takie wykresy dotyczące naszych klas, które były badane. Te nazwy są także bardzo interesujące, ale za tymi nazwami kryje się dużo ciekawych informacji i dwa tylko przykłady Państwu chcę przedstawić. To taka klasa, którą określono właśnie w dynamice relacji jako brama do niebios, co oznacza, że w klasie atmosfera jest bezproblemowa, klasa akceptuje reguły i warunki pracy i jak Państwo widzicie, jest napisane, że nie blokuje się generalnie tego procesu nauczania i uczenia się, a zielony kolor oznacza, że dynamika relacji pozytywnie wpływa, czy wspiera kształtowanie się umiejętności i kompetencji uczniów. Każda klasa została właśnie przyporządkowana do odpowiedniego tutaj poziomu, tak, do odpowiedniego koloru i dostaliśmy do każdej klasy taki opis. Z tym, że te zielone kolory to właśnie to są klasy, które generalnie możemy powiedzieć, ta dynamika relacji wspiera kształtowanie się umiejętności. Te żółte kolory to ogranicza, a czerwone kolory to absolutnie tłumi kształtowanie się umiejętności i kompetencji naszych uczniów. Te słowa, które się wyświetlały, one oczywiście zostały najpierw połączone w jakiś system, dlatego mogliśmy wcześniej dostać takie informacje, jak wygląda generalnie dynamika relacji, ale potem dostaliśmy też, proszę Państwa, informacje, co tak generalnie w szkole może powodować to, że jest blokowany ten transfer na wiedzę i umiejętności. Jak Państwo widzicie, na przykład zadanie domowe to w przypadku tej szkoły, która była badana, to taki czynnik, który jest kontrproduktywny dla kształtowania się umiejętności. Tak wyszło akurat w tej szkole. Lekcja, wykład nauczyciela, egzamin ustny i egzaminy ograniczają kształtowanie się umiejętności, a biorą udział w kształtowaniu umiejętności to praca grupowa, powtórka, świadectwo oceny i praca indywidualna. I to ciekawy materiał, którym zapoznali się akurat nauczyciele i także podjęli w przypadku mojej szkoły dużo działań związanych z tym, co na czerwono tutaj, czyli te zadania domowe, tak, bo to no wiadomo, nie w każdej szkole tak to akurat wyszło. Problem z historią też, o którym mówiłem, tak, okazało się, że w przypadku akurat mojej szkoły ta historia to przedmiot, który ogranicza kształtowanie się umiejętności, no i ta praca generalnie powinna tutaj być przerzucona na poprawę właśnie tej dynamiki relacji na lekcjach historii. I to, co proszę Państwa, było też dla nas bardzo interesujące, zostały zbadane te potencjały zachowań ryzykownych. Jak Państwo widzicie, to porównanie trzech klas, klasa X, klasa Y, klasa Z, dostaliśmy takie kropki czerwone, zielone i żółte dotyczące tego, jaki jest potencjał na przykład do przemocy i agresji, regulowania przyjemności, co w konsekwencji może spowodować
większą konsumpcję alkoholu, czy hazard, zachowania gwałtowne, brak akceptacji społecznej, przywłaszczenie i ogólny poziom. Każda klasa została w ten sposób także scharakteryzowana jako problemy takie bardziej wychowawcze i tak, i problemy do rozmowy. I na sam koniec, proszę Państwa, ostatni wykres, też interesujący z punktu widzenia dyrektora szkoły, jak duży jest generalnie potencjał w szkole do zachowań ryzykownych pojawiających się w szkole. I tutaj akurat to już jest prezentowane także w porównaniu z tym standardem, który jest tutaj wyznaczony tą linią przerywaną. Czyli widać na przykład, że w tej szkole tak ten potencjał jest wyższy niż standard, który został wyznaczony dla tych wszystkich badanych szkół. Ciekawa odpowiedź także na takie pytanie, czy niezdecydowani uczniowie mają wpływ na pojawienie się zachowań ryzykownych. Tak, można by to odwrócić, kto jest silniejszy w danej klasie, czy ci zdecydowani, czy ci niezdecydowani. I tutaj akurat wyszło, że ta szkoła jest równo z tym standardem. I wreszcie, czy ci uczniowie, którzy nie akceptują tych zachowań ryzykownych, mają jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się w danej klasie i czy ten wpływ tych ryzykownych zjawisk jest wystarczająco silny. To także, jak Państwo widzicie, można ocenić łatwo, patrząc na ten wykres. Proszę Państwa, ten raport można włączyć jak najbardziej do ewaluacji wewnętrznej i jest jakby tutaj elementem pracy dalszej, daje moim zdaniem dużo refleksji. Tak, on nie daje oczywiście odpowiedzi na to, co zrobić, natomiast na pewno daje w moim odczuciu, w odczuciu Joli, rzetelną diagnozę tego, co w szkole faktycznie się dzieje i otwiera taką dużą przestrzeń do pracy nad problemami, o których czasami nie rozmawiamy z różnych względów. To ja tyle i oddam teraz głos Joli. Proszę Państwa, Rafał tutaj mówił o metodzie Jerzego Szymonka. To jest metoda, która opracowana została wiele lat temu. Ona początkowo wykorzystywana była w badaniach psychologicznych prowadzonych w Czechosłowacji. Właściwie była traktowana jako taka troszeczkę marginalna metoda w związku z tym, że wymagała niesamowicie dużej obróbki arkuszy, które badany wypełniał. Metoda ta przeżyła jakby swoją drugą młodość w sytuacji, kiedy weszła technologia komputerowa, kiedy właściwie komputer wszystko policzył i samo badanie również zostało wyraźnie ograniczone w czasie, bo proszę Państwa, Rafał tutaj mówił, że młodym ludziom pojawiały się na ekranie słowa, mieli zrzucić po trzy kolory, oznaczyć po prostu i zrzucić jakby te trzy kulki kolorowe, które im się z danym słowem kojarzyły. I proszę Państwa, słów było około 120, a całe badanie ograniczało się mniej więcej do 25-35 minut. Także nie było to bardzo absorbujące. Jeżeli przypomnimy sobie, że w ciągu ewaluacji zewnętrznej arkusz, który uczniowie wypełniają, jest arkuszem bardzo długim i to badanie jest bardzo rozciągnięte w czasie, tak tutaj możemy śmiało powiedzieć, że to badanie jest takim badaniem bardzo szybko idącym. Proszę Państwa, ja sobie tutaj pozwoliłam wypisać taką krótką charakterystykę, ale mnie chodzi bardziej o to, żeby pokazać, w jakim środowisku działają obie szkoły, zarówno Rafała, jak i moja, dlatego że oboje jesteśmy właściwie z tego samego miasta. Ruda Śląska jest takim miastem dość szczególnym. Wydawać by się mogło, i na pewno tak jest, że jest jedynym tego typu miastem w Polsce, bowiem powstała jako zlepek wielu osiedli górniczych, wielu dzielnic i właściwie pomimo tego, że obchodziła już swoje 50-lecie, praktycznie różnic pomiędzy poszczególnymi dzielnicami nadal nie udało się pozacierać. Proszę Państwa, oboje jesteśmy urodzonymi Rudzianami w związku... Słucham? Bardzo nam miło w tej sytuacji. W związku z tym mamy ogromną estymę dla naszego miasta, aczkolwiek również mamy świadomość rzeczy, które w tym mieście się dzieją i różnego rodzaju spraw, na które właściwie nie zawsze wpływ mamy, a chcielibyśmy je pozmieniać. Ruda Śląska jest nadal miastem robotniczym, miastem, w którym przewaga mieszkańców posiada wykształcenie albo podstawowe, albo zawodowe, ze stosunkowo bardzo małym odsetkiem ludzi o wykształceniu wyższym.
No i to oczywiście implikuje określone problemy, jeżeli chodzi o szkolnictwo. Oboje jesteśmy dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, czyli jak gdyby trafiamy na ten etap życia młodego człowieka, kiedy zaczyna on dochodzić do dorosłości. Proszę Państwa, nie jesteśmy dyrektorami szkół szczególnych. Na pewno nie. Nasze szkoły są całkowicie normalne, ponieważ do nich trafiają dzieci i dobre i dzieci bardzo słabe. Borykamy się na co dzień z problemem wypadania dzieci z systemu edukacyjnego. To jest niestety problem większości szkół ponadgimnazjalnych. I proszę Państwa, może te parę zdań, które powiedziałam, troszeczkę przybliży Wam ten klimat, w którym my działamy. Proszę Państwa, badanie, o którym tutaj mówimy, to jest badanie, które zostało przeprowadzone przez czeską firmę DAP Service AS i proszę Państwa, był to projekt realizowany w ramach Strategii Wyszehradzkiej i do projektu zaproszone zostały cztery podmioty. Właściwie jeden ten podmiot, który Czesi weszli, ponieważ byli organizatorami. Natomiast z pozostałych podmiotów zaproszona została poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która ma pod sobą dość duży obszar i wiele placówek oświatowych z Węgier. Została zaproszona firma, która też się zajmuje właśnie badaniami podobnymi co DAP z terenu Słowacji i z naszego terenu została zaproszona niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Abakus z Rudy Śląskiej. Proszę Państwa, jakie warunki badania? Wypisałam Państwu, w jakich szkołach badano gimnazjum. U mnie badaniu poddano całą szkołę. Badania odbywały się w marcu i kwietniu 2012 roku. Raport. Rafał już mówił o tym, jaki kształt ma raport, ale proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą jest to, że raport jakby składa się z dwóch działów. Pierwszy dział to jest informacja dla dyrektora. Informacja, którą trzeba przeanalizować, którą trzeba dokładnie przegryźć, przemyśleć pod kątem tego, w jaki sposób ta informacja może się nam przydać w kolejnej strategii rozwoju naszej placówki. Druga to informacja dla nauczycieli. Informacja bardzo ważna, bo proszę Państwa, przede wszystkim odpowiadająca na pytanie, jak jesteśmy postrzegani jako nauczyciel. Proszę Państwa, my mamy tego pełną świadomość, że stajemy przed grupą mniejszą lub większą i właściwie wszystko jest w nas oceniane. Począwszy od tego, jak jesteśmy ubrani, jak się zachowujemy, jaka jest nasza mowa ciała, jakim językiem się posługujemy, jaki jest nasz stosunek do uczniów, jak reagujemy na poszczególne rzeczy. Także informacja kierowana bezpośrednio dla nauczyciela też jest informacją szalenie cenną, bo nie dość, że pokazuje, w jaki sposób jest on odbierany przez młodzież, to również, proszę Państwa, pokazuje rzecz bardzo ważną, jak ten odbiór nauczyciela, mówimy tutaj dużo o nauczycielu, mentorze, mówimy tutaj dużo o tym, który ma być jakby takim przewodnikiem młodzieży, jak właśnie ten odbiór tego nauczyciela wpływa na dalszy proces dydaktyczny, wpływa na chęć uczniów do uczenia się. Proszę Państwa, raport z DAP-u, który otrzymaliśmy, ma klauzulę poufności. Ja sobie pozwoliłam przytoczyć fragmenty mojego raportu, także ja to robię, ponieważ on jest jakby własnością mojej szkoły w tej chwili już. W związku z tym ja Państwu te fragmenty tego raportu udostępniam, pomimo tego, że nie zawsze ten raport jest jakby pozytywny dla placówki, bo nie zawsze pokazuje, prawda, raj doskonały. Zakres analiz. Proszę Państwa, tak jak Rafał mówił, mamy skuteczność nauczania i uczenia się, mamy dynamikę relacji, mamy potencjał do zachowań ryzykownych, mamy siły i słabości szkoły. Dlatego, ponieważ jak gdyby ten zakres analiz jest w tych czterech działach, dlatego ja osobiście uważam, że jest to metoda, która świetnie nadaje się do tego, ażeby wykorzystać ją w procesie ewaluacji wewnętrznej. My nie mamy żadnych szczególnych narzędzi w procesie ewaluacji wewnętrznej. Borykamy się z tym na co dzień. Wiemy o tym doskonale, że nasi nauczyciele nie zawsze są przygotowani do tego, żeby takie narzędzia tworzyć. Można potraktować to badanie jako nie jako jedyne, ale jako jedno
z wielu narzędzi, które dostarczy nam wiedzy na temat tego, w jaki sposób nasza placówka funkcjonuje. Proszę Państwa, to pierwszy slajd, to dotyczy konkretnie mojej szkoły. Skuteczność nauczania i uczenia się. Ja jestem dumna z tych 87%, mogę śmiało to powiedzieć, bo ja jestem bardzo dumna z tego, bo proszę Państwa, tak jak powtarzam, nie dostajemy dzieci szczególnych, to nie są dzieci, których rodziców stać byłoby na dodatkowe lekcje w postaci korepetycji, to są tylko i wyłącznie te dzieci, które skończyły szkołę podstawową, normalne gimnazjum, przyszły do naszej szkoły i które na egzaminie maturalnym i w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe plasują się w średniej części wyników. To nie są dzieciaki, które uzyskiwałyby po 90 ileś procent na tych egzaminach. Nie, to są naprawdę zupełnie przeciętne dzieci. Ten taki, jak zwykliśmy mówić w naszej praktyce nauczycielskiej, ten taki bezpieczny środek, to jest mniej więcej ta populacja, która do mojej szkoły trafia. Proszę Państwa, może jeszcze jedno. Sama idea tegoż badania wyszehradzkiego, w ogóle tego projektu wyszehradzkiego, nastawiona była raczej nie na to, żeby badać szkołę, tylko na to, żeby wyważyć narzędzia, to znaczy albo projekt przebiegał w sposób następujący. Najpierw na pierwszym spotkaniu w Ostrawie przedstawiono nam założenia tego projektu, przedstawiono nam, w jaki sposób to badanie będzie się odbywało. Przyznam się szczerze, że mnie jako osobie nie mającej nic wspólnego z psychologią jako nauką, wydawało się to tak nie do końca możliwe, ażeby to pokazywało taką wiedzę o szkole. Proszę Państwa, sama poddałam się temu badaniu na określonym zakresie słów. No i prawdę powiedziawszy, jak mi wyskoczył rezultat na ekranie, to mi się zrobiły takie duże oczy jak spotki, bo w życiu nie przypuszczałam, że może mnie ktoś tak dokładnie w ciągu 20 minut prześwietlić, że wszystkie rzeczy, o których ja dokładnie wiem i które ja głęboko w sobie ukrywam, jakby tutaj wyszły na światło dzienne. Dostaliśmy, jakby następnym etapem działania w tym projekcie było to, proszę Państwa, że tłumaczone były wyrazy i jakby ustandaryzowane, to znaczy dopasowane do realiów polskiej szkoły. Nie wszędzie się to udało, bo proszę Państwa, na przykład pojawia nam się tutaj w raporcie hasło pod tytułem egzamin wstępny. My wiemy, że my nie mamy egzaminu wstępnego, ale na przykład w mojej szkole prowadzony jest na wszystkich przedmiotach taki test na wejściu. Kiedy gimnazjaliści przychodzą do naszej szkoły, nauczyciele na samym początku przeprowadzają te testy na wejściu i okazało się, że te testy na wejściu są strasznie stresujące dla naszych uczniów, czego ja bym w życiu nie pomyślała, bo my nie robimy tego, my nawet nie wpisujemy najczęściej ocen z tych testów na wejściu, natomiast w pewien sposób ustalamy, jaki jest poziom klasy, którą dostaliśmy i co takiego możemy, jakie metody musimy zastosować, żeby z tą klasą pracować i co takiego możemy w sumie osiągnąć poprzez pracę w tej klasie. Także ja się przyznaję szczerze, że ten slajd bardzo mnie cieszy, w przeciwieństwie do niektórych następnych, ale ten bardzo mnie cieszy, bo te 87% w stosunku do 40 kilku, a proszę Państwa, tutaj ta średnia została ustalona na podstawie badań na Węgrzech, w Słowacji i w Czechach, zostały jakby uśrednione te trzy pozostałe państwa, no wskazuje na to, że my zdecydowanie wyżej i lepiej wypadamy. Nie, nauczyciele nie byli poddani badaniu. Badaniu byli poddani tylko i wyłącznie uczniowie. Ja powiedziałam o tym, że ja zostałam poddana w momencie, kiedy wykazałam, że tak powiem, daleko idący sceptycyzm wobec metody. Także w tym momencie mi zaproponowano, ja z niego skorzystałam i tak jak powiedziałam, bardzo się zdziwiłam, kiedy zobaczyłam wyniki. Tak, proszę Państwa, ta dynamika relacji. Dynamika relacji. Co to takiego w ogóle jest ta dynamika relacji? To jest, śmiało można by powiedzieć, że jest to taki czynnik, który, właściwie taki wynik, który nam pokazuje, w którą stronę możemy spodziewać się pójść. I już pokazuję Państwu od razu ten wykres.
Specjalnie tutaj przytoczyłam z raportu inny typ wykresu, bo w raporcie tych typów wykresów jest bardzo dużo, że z tą dynamiką relacji u mnie jest zdecydowanie gorzej. Patrząc na moją szkołę, mamy kolor fioletowy, dynamika relacji biorących udział w kształtowaniu się umiejętności, to daje zaledwie 31%. Mamy dynamikę relacji kontrproduktywnych dla kształtowania się umiejętności 43% i mamy, proszę Państwa, dynamikę relacji ograniczających kształtowanie się umiejętności 26%. Czyli patrząc na to, śmiało można by powiedzieć, że no, szkoła jednak w jakimś sensie ogranicza uczniów, bo do takiego wniosku doszłam dokładnie analizując ten diagram. Być może Państwo dojdziecie do innego wniosku i przekonacie mnie, że to może nie tak do końca jest, ale ja do takiego właśnie wniosku doszłam. Potencjał do zachowań ryzykownych, no i znowu jakby no taki niezbyt miły dla mojej placówki diagram, a mianowicie, proszę Państwa, tutaj ta średnia wyliczona na podstawie trzech krajów to niecałe 60%, coś gdzieś około 55%, u mnie aż 72%. Proszę Państwa, to jest czysta statystyka i teraz wszystko zależy od nas, w jaki sposób my z tymi wynikami, w jaki sposób my z tą statystyką będziemy mogli pracować. Jeżeli ja widzę, że ja mam te 72%, to oczywiście jestem zaniepokojona, ale biorę pod uwagę również klimat, w jakim moja szkoła się znajduje. Biorę miejsce, społeczne uwarunkowanie i biorę pod uwagę jeszcze taki wskaźnik, że jednak jest to szkoła ponadgimnazjalna, a badaniu w pozostałych państwach Europy poddane zostały raczej te niższe poziomy kształcenia, gdzie młodzież, szkoła ponadgimnazjalna, w której młodzież przeżywa jakby ten taki pierwszy etap, brzydko mówiąc, próbowania, prawda? Próbowania wszystkiego i różnych zachowań, również różnych zachowań ryzykownych, ustalając właściwie jakiś taki system swojego postępowania, no i może również postrzegania świata. Czy ja mogę prosić głośniej? To ja podejdę, dobrze? To znaczy, jeżeli chodzi o Węgry, o Słowację i o Czechy, badane były przede wszystkim szkoły podstawowe. To znaczy, jeżeli weźmiemy to wystandaryzowanie, bo stronie czeskiej zależało na tym, ja powtarzam, przede wszystkim stronie czeskiej zależało na tym, żeby określić ten zasób słów, który będzie można wykorzystać w badaniu. Proszę Państwa, ja nie patrzę na to badanie na zasadzie porównuję swoją szkołę ze standardem. Ja patrzę na to badanie na zasadzie, jaki wskaźnik procentowy uzyskała moja szkoła. Co mnie to badanie daje? Porównywanie ze standardem mnie, chociażby szkoły położonej w Rudzie Śląskiej i szkoły węgierskiej, uważam, że niekoniecznie może przynieść jakieś pozytywne spostrzeżenia, jakieś pozytywne wnioski. Generalnie raczej patrzę na to, jaki wynik otrzymałam. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, proszę Państwa, że młodzież poddana temu badaniu traktowała to badanie jako zabawę. Oni siadali do komputera i ja sama słyszałam klasy wychodzące po tym badaniu, kiedy kolegom na korytarzu mówię, tak jak powtarzam, krótko wcześniej mieliśmy ewaluację zewnętrzną, w związku z tym uczniowie jeszcze pamiętali te długie ankiety i sama słyszałam tekst pod tytułem to co, długo jeszcze będziemy tam siedzieć i wypisywać te ankiety, a wychodzący chłopcy mówią, nie, wiesz, to jest taka zabawa, tam są takie kulki, musisz to pozrzucać, zobaczysz, to jest fajne. Czyli generalnie oni nie traktowali tego jak autentycznego badania, tylko traktowali to jako zabawę. A proszę Państwa, powiedzmy sobie od razu, że Johann Huizinga w Homo Ludens wyraźnie sformułował, że my najwięcej mówimy o sobie poprzez zabawę i my właściwie w każdym działaniu naszym dążymy do zabawy, prawda? Bo jakby w każde nasze działanie element tej zabawy też gdzieś jest wpisany. Proszę Państwa, wyniki szkoły, a standardy.
Te standardy, tak jak powiedziałam, to są standardy wynikające z badania z innych krajów. Ja je tylko pokazuję, bo w sytuacji, w której w Polsce nie ma przebadanych szkół, zatem trudno zbudować jakby tego standardu polskiego. Ja je pokazuję, bo taki raport dostaliśmy, bo takie są możliwości raportu, natomiast no, troszeczkę inaczej to wygląda w sytuacji poddania badaniu szkół niepolskich. Skuteczność nauczania i uczenia się pokazane jest plus 43%, czyli o 43% lepiej niż ten standard. Proszę Państwa, no, i mnie to cieszy na pewno, bo 70 parę procent to jest wskaźnik dobrze mówiący o naszej pracy jako pracy nauczycieli. Dynamika relacji biorących udział w kształtowaniu się umiejętności o plus 12%, ale już dynamika relacji ograniczających kształtowanie się umiejętności poniżej, minus 9% w stosunku do standardu. I teraz, proszę Państwa, trzeba by się zastanowić, jak zrozumieć, jak zanalizować te wyniki, no ale to już jest taki zdecydowanie dłuższy proces, bo proszę Państwa, celem mojego wystąpienia i wystąpienia Rafała było pokazanie Państwu tej metody, zaproponowanie Państwu, że coś takiego jest, że właściwie jest to fajne badanie, no i troszeczkę pochwalenie się faktem, że uczestniczyliśmy w tym projekcie wyszehradzkim. Proszę Państwa, dynamika relacji kontrproduktywnych dla kształtowania się umiejętności mamy te minus 3%, czyli o 3% niżej niż standard. No i ogólny poziom potencjału do zachowań ryzykownych niestety o 17% wyższy niż standard. Tak, słucham. Z tego, co zrozumiałam, to metoda została stworzona dla szkół podstawowych. Nie. Metoda została stworzona jako badanie psychologiczne. Zastosowana, zastosowana została we wszystkich typach szkół w tej chwili, tylko w różnych krajach, w różnych typach szkół. A standardy dla tego projektu ustalone zostały na podstawie uczestników, czyli nie brano pod uwagę kategorii wieku, tylko ustanowiono standard dla uczestników pozostałych trzech krajów. Jeżeli badano nas, to wystandaryzowano Węgry, Słowację i Czechy. Jeżeli badano Węgry, to wystandaryzowano nas, Słowację i Czechy. Nie, nie był brany pod uwagę wiek dziecka. Tak, oczywiście. Tylko w naszym kraju badaniu poddane zostało tylko gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Węgrzy badali szkołę podstawową i taki odpowiednik właściwie szkoły gimnazjalnej. Słowacy i Czesi tylko na szkole podstawowej. Zestaw słów był taki sam w związku z tym, że on dotyczył życia szkolnego. Tak, no więc właśnie o to chodziło, że jakby ten pierwszy etap prac to było dopasowanie tego w ten sposób. Ja to jest to, co ja Państwu mówiłam, że no my nie mamy tych egzaminów wstępnych, gdzie indziej one się pojawiają i one w tym momencie są w jakiś określony sposób postrzegane przez uczniów. Dlatego tutaj za chwilę się Państwu ten egzamin wstępny pojawi. To nie znaczy, że ten raport nie jest wiarygodny, bo ja od razu Państwu wytłumaczyłam, że moi uczniowie pod egzaminem wstępnym jakby zrozumieli te testy na wejściu, które mają. Czynniki szkolne i ich wpływ na skuteczność nauczania i uczenia się, to co już tutaj Rafał mówił i proszę Państwa, te czynniki to przede wszystkim środowisko szkoły, nauczyciele, ale również przedmioty, zarządzanie i ewaluacja procesu nauczania, narzędzia zarządzania szkołą i szanse na karierę. Proszę Państwa, to są wszystko sprawy, które nam się wydają bardzo jasne, ale bardzo często nie do końca postrzegane są przez młodych ludzi. Owszem, oni rozumieją środowisko szkoły i oni ją postrzegają jako tę instytucję, do której wchodzą na co dzień, w której na co dzień bywają. Nauczyciele mogą być bardzo sympatyczni, ale niewiele wymagać. Mogą być bardzo wymagający,
i z kolei nie do końca wtedy postrzegani pozytywnie, nie do końca oceniani przez ucznia jako ci sympatyczni. My sami wiemy o tym, że my właściwie najmilej to wspominamy tych nauczycieli, którzy nas potrafili przycisnąć i zmobilizować do pracy, prawda? Byli sprawiedliwi przy tym i przy tym byli tacy bardzo ludzcy. Tak ich postrzegamy właściwie już później, kiedy skończyliśmy szkołę, to tych najczęściej wspominamy. Proszę Państwa, przedmioty. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że jednak dużo robią takie ukierunkowania osobiste uczniów. Tutaj szkoła Rafała jest szkołą o charakterze ogólnokształcącym, moją szkołą zawodową. Zatem też jakby te preferencje są inne. Może też dlatego, co Państwo za chwileczkę zobaczycie, że u mnie w ogóle historia wyszła na czerwono. Historia to jest w ogóle zmora i prawda, we wszystkich innych państwach ona jest traktowana jako normalny przedmiot, natomiast u mnie w szkole ona jest potraktowana jako, no nie wiem, jakiś taka koniec świata wręcz. Proszę Państwa, mamy również zarządzanie i ewaluację procesu nauczania i to też ogromny wpływ na skuteczność tegoż nauczania. Mamy narzędzia zarządzania szkołą, no i na końcu jakby ta szansa na karierę, to szansa przede wszystkim to, w jaki sposób uczniowie postrzegają swoją dalszą drogę. W wypadku szkoły gimnazjalnej to już jest w pewien sposób planowanie swojej dalszej ścieżki, wybór konkretnej szkoły. W wypadku tego typu szkoły jak moja, to bardzo ważne, podjęcie bardzo ważnej decyzji, czy wybór studiów wyższych, czy też szukanie pracy. Proszę. Ja na przykład dostałem czerwoną kropkę wtedy, kiedy była ocena środowiska szkoły i był gabinet dyrektora. I tak zastanowiłem się nad tym, bez konsultacji z Jolą nie wiedziałbym, dlaczego tak jest, bo czerwona kropka oznacza, że ten gabinet dyrektora to miejsce, które jest właśnie kontrproduktywne do kształtowania umiejętności i kompetencji uczniowskiej. U Joli wyszło chyba na zielono. Na zielono, tak. Zobaczcie, jaka różnica, ale porozmawiając z Jolą trwało to 2 minuty i doszliśmy do wniosku, że u mnie to wygląda tak, że do mnie uczniowie przychodzą do gabinetu po to, żeby dostać właśnie, żeby ukarać, tak? Ja na przykład mam taki system, że nagrody to jeżeli uczniowie przychodzą z nagrodami, to biorę ich do pokoju nauczycielskiego i wtedy jakby na forum gratuluję, rozmawiam z nimi i tak dalej. U Joli jest inaczej. U Joli znowu dzieje się to tak, że ta nagroda... Tak, u mnie wygląda w ten sposób, że do mnie do gabinetu bardzo dużo, nie tylko nagroda, do mnie do gabinetu przychodzi bardzo dużo młodych ludzi w bardzo różnych sprawach. To prawdę powiedziawszy, wtedy, kiedy to jest naprawdę takie ukaranie, to raczej idziemy do gabinetu wicedyrektora, gdzie się spotykamy wszyscy. Natomiast u mnie... Ale powiem Państwu, że to nie było na zasadzie jakiegoś zaplanowanego działania. Nie, to po prostu wygląda na tej zasadzie, że no, w sytuacji, kiedy już to naprawdę przewinienie ucznia jest takim przewinieniem rzucającym się w oczy, no to w tym momencie musimy się wszyscy spotkać, prawda? Idziemy tam i tam podejmujemy jakieś decyzje odnośnie przyszłości naszego ucznia. Natomiast, tak jak powtarzam, bardzo często się zdarza, że na przykład do mnie do gabinetu przychodzą uczniowie po to, żeby porozmawiać o swoich sprawach. I nawet o takich sprawach bytowych, czy nawet o jakichś swoich zainteresowaniach. I chyba z tego punktu widzenia właśnie wyszło to w badaniu, że ten gabinet niekoniecznie został oceniony jako miejsce, jako jaskinia lwa, który, prawda, ryczy bez przerwy. No, ale chcę powiedzieć, że to faktycznie trwało parę minut, tak, a nigdy to nie zostało jakby zbadane, tak? Nawet nie czułem tego, że coś jest nie tak, a jednak tutaj ta czerwona kropka dała mi dużo do myślenia i dzięki właśnie temu dialogowi z Jolą mogę sobie wyciągnąć dalsze wnioski, jak to w przyszłości poukładać. To cenne dla mnie. Proszę Państwa, ja tutaj pozwoliłam sobie wypisać jeszcze takie pytania dotyczące badanych postaw uczniów wobec poszczególnych przedmiotów, bo przechodzimy teraz jakby do tej drugiej części raportu, części adresowanej do nauczycieli konkretnych przedmiotów. Z tym, że ja od razu chciałam powiedzieć, że też odczułam tutaj głęboki niedosyt, bowiem, proszę Państwa, w raporcie uwzględnione zostały tylko i wyłącznie przedmioty ogólnokształcące. Natomiast w wypadku mojej szkoły, w wypadku niesamowicie wielkich bloków nauczania zawodowego, gdzie powiedzmy sobie szczerze, kadra nauczycieli przedmiotów zawodowych nie do końca jest taką kadrą
świetnie przygotowaną pod kątem pedagogicznym, szczególnie jeżeli to jest osoba, która no, trafiła do tej szkoły z przypadku, to proszę Państwa, informacja, której mnie ewidentnie w tymże raporcie zabrakło. Ja sobie tutaj pozwoliłam takie pytania wyznaczyć, dlatego że właściwie posługując się tymi pytaniami analizowałam tenże raport. Postawa uczniów wobec przedmiotu, czyli w jakim stopniu uczniowie identyfikują się z treściami przekazywanymi podczas lekcji i są w stanie wykorzystywać swoje umiejętności. Postawa uczniów wobec roli nauczyciela, czyli bardzo istotna sprawa, o której właściwie od soboty cały czas tutaj w jakimś stopniu rozmawiamy. Jak nauczyciel jest postrzegany, jaką rolę wyznaczają mu uczniowie w procesie uczenia się. Uczniowie postrzegają ogólne podejście nauczyciela. Ma to istotny wpływ na skuteczność nauczania i uczenia się. I wreszcie postawa uczniów wobec metod nauczania. W jakim stopniu metody nauczania tego przedmiotu są akceptowane przez uczniów i wspomagają skuteczność nauczania i uczenia się. I proszę Państwa, dokładnie wygląda to w ten sposób, że otrzymałam takie właśnie słupeczki. I to jest wykaz słupków, który dotyczy jednego przedmiotu. Te hasła znajdujące się pod spodem to egzamin ustny, egzaminy, ja w rozumieniu ja w środowisku klasy, ja na przedmiocie, jestem karany, kształcę się w szkole, mogę, mówię, myślę, nauczyciele, oceny, pochwała, powtórka, praca grupowa, świadectwo, uczę się, wykład nauczyciela, zajęcia i na końcu efekty uczenia nieprzetłumaczone. Nie wiem dlaczego to ostatnie hasło nie zostało przełożone z czeskiego na język polski. Proszę Państwa, to jest porównanie danych najbardziej odbiegających w wypadku uczestników projektu. Mamy tutaj wypisane w pierwszej rubryce te słowa, te hasła, które jakby budzą, przy których nastąpiły największe rozbieżności. Czyli nie chcę, ryzyko, lekarstwo, ale nie w rozumieniu medykamentu, tylko lekarstwo jako sposobu naprawiania czegoś, korytarze, gabinet dyrektorki, widzicie Państwo, że tam mam zielone na końcu, tak to mnie bardzo cieszy, nasza szkoła, wicedyrektor, historia, wywiadówka, rada pedagogiczna, egzaminy, przedsiębiorstwa w zrozumieniu tego, kto prowadzi praktyki, bo tu jeszcze musimy pamiętać, że w wypadku, że tutaj większa ilość uczniów poddanych temu badaniu, bo 327 w mojej szkole w porównaniu ze 120 czy 130 u Rafała, to jednak było większa ilość tych uczniów, którzy mają praktyki zawodowe i trafiają do tego przedsiębiorstwa. Dalej, egzaminy wstępne, uczenie się w bibliotece. I proszę Państwa, trzy kolorki, zielony, żółty i czerwony, czyli jakby ten taki najbardziej popularny, najbardziej przez nas postrzegany i rozumiany. I zwróćcie Państwo uwagę, że jakby przy tym pierwszym haśle nie chcę, czyli system wyrażania protestu wobec tego, co się dzieje z uczniem, no tutaj jakby efekt tego mojego protestu jako ucznia wobec władz szkolnych w Czechach, Słowacji i na Węgrzech pokazany jest jako trójka, czyli jakby najbardziej uczniowie obawiają się tego protestu, że nie, obawiają się zaprotestować przeciwko temu, co się z nimi dzieje. Natomiast na podstawie szkoły Rafała i mojej wychodzi dwójka. Czyli generalnie jakby nasi uczniowie są w tym momencie bardziej otwarci, bardziej gotowi na prezentowanie tego, co sami czują i tego, w jaki sposób no, chcą kreować rzeczywistość. Dalej, mamy ryzyko. Ryzyko rozumiane jako pewnego rodzaju niebezpieczeństwo przyjścia do szkoły, ale niebezpieczeństwo rozumiane zarówno jako to zagrożenie płynące z lekcji. Nauczyciel mnie przepyta, a ja znowu nie odrobiłem pracy domowej, ale również ryzyko wynikające z kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi. I tutaj znowu pojawia się taka rozbieżność. Czesi, Słowacja to są trzy, to jest trójka, czerwony kolor. Węgry dwójka, my jedynka. Też proszę Państwa, powiem szczerze, że porównując te badania, mimo tego, że tam mamy do czynienia ze szkołą podstawową, ja się osobiście ucieszyłam, bo to świadczy o tym, że moi uczniowie i Rafała uczniowie czują się bezpiecznie na
terenie szkoły. Dalej, mamy to lekarstwo na jakieś problemy i znowu mamy czerwoną strefę u Czechów i Słowaków, żółtą u Węgrów, my mamy zieloną. Korytarze nie stanowią dla naszych uczniów problemu. Może dlatego, że obie szkoły, zarówno szkoła Rafała, jak i moja szkoła, objęte są pełnym monitoringiem i na terenie szkoły nie ma takiego zakamarka, który nie byłby uchwycony kamerami. Także to zdecydowanie w obu szkołach... Słucham? Toalety nie są, tak. Proszę Państwa, w obu szkołach również funkcjonuje, założony jest i funkcjonuje zamek centralny, czyli generalnie nie ma do szkoły dostępu każdy z zewnątrz, kto chce. U nas ten system już działa 6 lat, u Rafała troszeczkę krócej. Bardzo uczniowie mają karty magnetyczne i dzięki tym kartom magnetycznym wchodzą do szkoły. I kiedyś na początku, jak ja u siebie w szkole ten system założyłam, to wówczas czwarta klasa mi powiedziała, ale też pani wymyśliła, nie ma pani co robić w tym gabinecie, tylko pani takie rzeczy wymyśla. I tak jak ktoś będzie chciał, to wejdzie do szkoły. Ja na to powiedziałam, do szkoły wejdzie tylko ten, kogo wy wpuścicie. Nikt więcej. Ponieważ nie ma takiej możliwości, każda osoba z zewnątrz, która chce wejść do szkoły, przechodzi w tym momencie natychmiast przez portiernię, bo musi zadzwonić i portierka musi przyjść, otworzyć drzwi, prawda? Więc jeżeli młodzież nie wpuści kogoś z zewnątrz, kogoś, kto nie jest uczniem szkoły, no to w tym momencie on się nie pojawi. Stąd i bezpieczeństwo korytarzy. A proszę Państwa, w moim wypadku to założenie tegoż zamka na drzwi wejściowe do szkoły spowodowane było niestety tym, że weszli w trakcie lekcji do szkoły trzej młodzi panowie w ogóle ze szkołą niezwiązani i pobili jednego ucznia. Dlatego jakby natychmiastowa reakcja moja była taka, że zakładaliśmy zamek. Dalej, proszę Państwa, gabinet dyrektorki. Nasza szkoła postrzegana jako miejsce dosyć przyjazne. Wicedyrektor też. No i historia postrzegana jako zmora totalna. Ja potem robiłam wielką analizę, proszę Państwa, co jest tego powodem. No powiedzmy sobie szczerze, że nie tylko przedmiot, ale i w mojej szkole nauczyciel. W mojej szkole nauczyciel i to była na przykład wiedza dla mnie bardzo istotna, dlatego że ponieważ jest to młoda nauczycielka, która nie zawsze umiała sobie poradzić z 17-18-letnimi chłopakami, w związku z tym stosowała metody. Wy mi gadacie na lekcji, to ja wam 10-stronicową notatkę do zeszytu. No i oczywiście po jednej, drugiej, trzeciej lekcji zaognienie stosunków totalne. Proszę Państwa, no ponieważ jest to nauczyciel w trakcie awansu, ma swojego opiekuna, więc rozmowy z nami, ze mną, z moją zastępczynią, z opiekunem stażu pomogło i zdecydowanie w tej chwili skargi jako takie do mnie nie docierają. To znaczy, proszę Państwa, ja nie twierdzę, że jest idealnie, bowiem powiedzmy sobie szczerze, dyrektor szkoły wie tylko i wyłącznie to, co mu inni powiedzą, prawda? Taka jest prawda. Ja w każdym razie twierdzę jedno, że ten raport jest świetnym donosicielem i pokazuje właśnie co i jak. Dalej, proszę Państwa, nasza młodzież bardzo stresuje się wywiadówką, pomimo tego, że mamy dorosłe dzieci, tak wiem, stresuje się bardzo wywiadówką. Rada pedagogiczna natomiast, cóż to strasznego dla naszej młodzieży. Egzaminy, owszem, jakiś tam straszak. No i znowu, proszę Państwa, praktyka zawodowa, te testy na wejściu i uczenie się w bibliotece, czego ja osobiście też nie rozumiem. Chyba chodziło tu o zastępstwa, które czasami, jeśli nie mamy nauczyciela do obsadzenia zastępstwa, przeprowadzamy w bibliotece i chyba to o takie lekcje właśnie chodziło. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za uwagę. Mogę odpowiedzieć szerzej na pytania dotyczące projektu, ale nie tylko projektu, na inne pytania również. Podałam Państwu mojego maila. Dziękuję bardzo.